Pani Maja Jabłońska, radca prawdy w Grant Thornton. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za Bardzo, zaproszenie i bardzo. witam Ciebie, Piotrze, wszystkich uczestników. Dziękuję. Temat, rola rad nadzorczych w firmach rodzinnych, praktyczne przykłady z życia i korzyści z powołania profesjonalnej rady nadzorczej. Nasze spotkanie będzie wyglądało w taki sposób, że rozpoczniesz od krótkiej prezentacji, a potem spróbujemy sobie podyskutować trochę na temat tego, co w tych radach widzimy lub nie. Także oddaję głos dla Ciebie i w odpowiednim momencie się włączę z powrotem. Oczywiście. Szanowni Państwo, także tak jak już tutaj zostałam zapowiedziana, faktycznie na co dzień zajmuję się pracą z firmami rodzinnymi, biorę udział w procesach sukcesyjnych, ale też wspieram firmy rodzinne w takiej bieżącej działalności, również w budowaniu ładu korporacyjnego w firmach rodzinnych i ładu rodzinnego w firmach rodzinnych, czyli gdzieś budowania takich regulacji na styku, można powiedzieć, na styku życia rodzinnego i życia firmowego, trochę na styku takim właścicielskim i spółkowym, i w ramach tych procesów, którymi się zajmuję, również takie zależności pomiędzy różnymi organami rozważam, kształtuję, wspieram to kształtowanie, takie praktyczne podejście do tego, w jaki sposób najlepiej to może funkcjonować. I właśnie takimi doświadczeniami z pracy z firmami rodzinnymi, pewnymi spostrzeżeniami chciałabym się dzisiaj z Państwem podzielić. A jak będzie wyglądało właśnie nasze spotkanie? Najpierw chciałabym tutaj Państwu opowiedzieć przez chwilę firmy rodzinne, czyli jakie to są firmy, pokazać pewne liczby, jak wyglądają firmy rodzinne, które są firmami publicznymi w Polsce, jaki to jest odsetek, jak można podchodzić, które to w ogóle są firmy rodzinne, jak kształtują się firmy rodzinne w kontekście swoich organów, przede wszystkim oczywiście rad nadzorczych, i przez chwilę o tym, jaka będzie ich przyszłość, a później, tak jak już tutaj Państwo słyszeli, przejdziemy do takiej krótkiej dyskusji, jak te firmy powinny być kształtowane, jakie to są te najlepsze praktyki, które w firmach rodzinnych powinny być stosowane i które warto tutaj zabrać do swojej praktyki jako to najlepsze działanie. Zatem przechodząc już do meritum, firma rodzinna, czyli jaka? Zasadniczo można powiedzieć, że firmy rodzinne to są firmy, które kiedyś określaliśmy firmami prywatnymi. Tak jak to było, bym powiedziała, ujmowane jeszcze pewnie 20 lat temu przez firmy rodzinne, określały się firmy, gdzie co najmniej kilkoro członków rodziny było na stale zaangażowane. W zeszłym roku, przygotowując raport firmy rodzinne na GPW, my tutaj przyjęliśmy jako Grant Thornton taką definicję, że za firmy rodzinne przyjęliśmy te firmy, w których właściciel prywatny ma, czy kilku właścicieli prywatnych ma co najmniej 50% udziału. Dlaczego przyjęliśmy taką definicję i dlaczego tutaj też chcemy promować to, żeby rozumieć te firmy rodzinne szeroko? A to ze względu na to, że tutaj często, nawet jeżeli tytularnie wydaje się, że właściciel jest jeden, no to po pierwsze, ze względu na pewne historyczne przemiany, które miały miejsce w Polsce, i fakt, że bardzo wiele firm, w tym bardzo znaczących na polskim rynku podmiotów, zostało założonych około 30 lat temu, to teraz ich właściciele już przechodzą na emeryturę i przygotowują się do przekazania własności kolejnemu pokoleniu. Z drugiej strony też jest tak, że nawet jeżeli tytularnie mamy jednego właściciela, to często istnieje tutaj pewna sieć powiązań, takich powiązań nieformalnych, czy wpływu, czy choćby wspólności majątkowej małżeńskiej, w ramach której w umowie spółki wskazujemy jednego właściciela, tak naprawdę właścicieli jest dwóch, bo jest tutaj dwóch małżonków właścicielami udziałów czy akcji, że warto tą rodzinność rozumieć szerzej i na tą rodzinność właśnie spojrzeć w taki sposób rozszerzający. I właśnie przyjmując taką definicję tutaj, w ramach naszego badania wyszło, że aż około 30% firm notowanych na głównym rynku GPW jest firmami rodzinnymi. Zatem co trzecia firma to firma rodzinna. Natomiast GPW od już tego roku przyjęło własną definicję i stworzyło segment spółek rodzinnych, i w ramach takiego segmentu można powiedzieć, że jeszcze więcej jest tych podmiotów, bo ponad 40% i aż 175 spółek.
Wynika to tutaj z takiej definicji, gdzie przyjmuje się, że wystarczającym jest posiadanie 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przez właśnie osobę prywatną i osoby powiązane dla tej osoby, stąd taka szersza grupa. Niezależnie jednak, czy przyjmiemy taką definicję, w ramach której co trzecia czy co czwarta firma notowana na GPW to firma rodzinna, no to widać tutaj, że jest to olbrzymia grupa, a wśród firm funkcjonujących na rynku tym na pewno większa. Jakie to są spółki? Często o tych firmach rodzinnych myślimy jako o firmach być może z średniej wielkości czy z takim potencjałem organizacyjnym mniejszym, ale zarówno w Polsce, jak i na świecie są to ogromne firmy i ogromne korporacje. I tutaj pozwoliłam sobie wymienić kilka przykładów, kilka znanych marek, które działają jako firmy rodzinne i co więcej upatrują wielką moc i siłę w tej swojej rodzinności, w podtrzymywaniu pewnej tradycji firmy rodzinnej, w budowaniu tutaj ładu korporacyjnego i ładu rodzinnego w ramach pewnej wspólnoty polegającej na takim interesie wspólnym, rodzinnym i kontynuowaniu pewnego przyjętego wcześniej kierunku. Więc tutaj z lewej strony giganty europejskie, z prawej wielkie polskie spółki, które faktycznie do takiej rodzinności nie tylko się przyznają, ale wręcz tą rodzinnością się chwalą. Czy na pewno zawsze są to tylko takie kwestie stricte pozytywne? Czy firma rodzinna to same plusy? Otóż z pewnością jest tutaj wiele zalet, natomiast jeżeli spojrzymy na badania samych pracowników firm rodzinnych, które tutaj pozwoliłam sobie Państwu tak syntetyzować, żeby spojrzeć na te firmy rodzinne również od środka, to możemy zobaczyć, że z jednej strony właśnie firmy rodzinne to jest pewna stabilność, pewne bezpieczeństwo, są to, bym powiedziała, takie bardzo bezpieczne warunki. Z drugiej strony jednak pracownicy odczuwają tutaj pewne takie braki zarządcze, można powiedzieć, czy braki organizacyjne może lepiej. A mianowicie, że jednak nie są to tak kreatywne miejsca rozwoju, niekoniecznie są to miejsca pracy z najwyższym wynagrodzeniem, czy wręcz, że nie ma tutaj takich przejrzystych ścieżek kariery, jakby to było w podmiotach korporacyjnych. I z pewnością bym powiedziała, że tutaj i to coś, co pewnie jeszcze dzisiaj nie raz w rozmowie o firmach rodzinnych się pojawi, to pewna droga, która przed firmami rodzinnymi ciągle istnieje, a mianowicie potrzeba pewnej profesjonalizacji działalności w tej sferze wewnętrznej. Mamy tutaj takie przekonanie też często w pracy z naszymi klientami, że czasami rozwój firmy, taki rozwój biznesowy jest znacznie szybszy niż rozwój wewnętrzny i stąd istnieje jeszcze konieczność ciągłego dopracowywania tutaj zarówno ładu korporacyjnego i takiej profesjonalizacji całej działalności również w ramach tych procedur wewnętrznych. Patrząc z kolei na organy, to tutaj zdecydowanie w firmach rodzinnych cały czas przeważają firmy, w których spółki, w których członkowie rodziny w organach spółek zasiadają. Tak jak tutaj Państwo widzą, w 95% przynajmniej jeden członek rodziny w zarządzie lub w radzie nadzorczej spółki zasiada, a zatem jest tylko 5% takich spółek, gdzie członkowie rodziny w organach spółek w ogóle nie biorą udziału. Sądzimy, że ten trend się będzie zmieniał, a to z tego powodu, że właśnie cały czas w tych organach zasiada w przeważającej ilości, co też zaraz pokażemy, przede wszystkim pierwsze pokolenie właścicieli, czyli założyciele. Natomiast wraz z biegiem czasu i wraz z nadejściem tej zmiany pokoleniowej zapewne powiększać się będzie grupa właścicieli niezaangażowanych w biznes, a zatem z pewnością niepełniących ról w zarządzie i być może również niepełniących ról w radach nadzorczych. Tutaj sobie wyobrażamy, że raczej te rady nadzorcze będą się profesjonalizować. Firmy będą potrzebowały profesjonalnych rad nadzorczych, czyli takiego wsparcia dla kolejnego pokolenia sukcesorów, takich mądrych właścicieli, którzy będą potrzebować doradców i wyspecjalizowanych doradców, którzy będą pokrywać ich luki kompetencyjne. I stąd z pewnością na razie to jest 95-5%, ale w przeciągu kilku, kilkunastu lat nie mamy wątpliwości, że ten procent będzie się zmieniał na korzyść i zarządów zewnętrznych,
i zewnętrznych typowo rad nadzorczych bądź mieszanych rad nadzorczych, bo tak jak tutaj już w takim szczegółowym wykresie sobie zobaczymy, to w tym momencie jedynie 30% rad nadzorczych to są rady nadzorcze bez przedstawicieli rodziny. Oczywiście cały czas mówimy o spółkach publicznych notowanych na GPW. Natomiast nie mamy tutaj wątpliwości co do tego, że właśnie w przyszłości te rady nadzorcze będą radami albo mieszanymi, albo wyłącznie składającymi się z osób spoza rodziny, właśnie po to, żeby tutaj w odpowiedni sposób kontrolować pracę spółek i aby, jeżeli w szczególności właściciele nie będą wprost zaangażowani w biznesie, a siłą rzeczy im większa będzie ilość sukcesorów, im czas będzie mijał i kolejnych pokoleń będzie więcej, tym większa szansa, że będzie duża liczba nowych właścicieli w biznes niezaangażowanych, bo przecież będą oni mieli swoje własne ambicje, swoje własne zainteresowania, niekoniecznie spójne z tym, czym firma rodzinna się zajmuje i stąd będą potrzebowali takiego wsparcia. Także w ramach tutaj rad nadzorczych już widać pewną aktywność sukcesorów, aczkolwiek w ogólnej liczbie sukcesorzy zasiadają tylko w 16% rad nadzorczych i to zasadniczo też pokazuje nam, że w dalszym ciągu ta zmiana pokoleniowa jest przed nami. Ta zmiana pokoleniowa też będzie wymagać właśnie takiej aktywności w, z jednej strony profesjonalizacji firm rodzinnych i ułożeniu tego styku ładu korporacyjnego i ładu rodzinnego, czyli współpracy pomiędzy członkami rodziny, nowymi właścicielami, a członkami rady nadzorczej, ale też takiej pewnej nauki ze strony sukcesorów, którzy zapewne już teraz wiele o firmach rodzinnych wiedzą, ale będą musieli się nauczyć pełnienia tej roli i nauczyć pewnej komunikacji z radą nadzorczą i takiej codziennej współpracy po to, żeby firma rodzina rosła. Jak właśnie wygląda samo to pokolenie sukcesorów? No musimy powiedzieć, że spośród sukcesorów, którzy w radach nadzorczych zasiadają w zdecydowanej większości są to mężczyźni, aż w 72%, blisko 30% to są kobiety, natomiast i tak jest to proporcja znacznie wyższa, jak widać, niż w zarządach kobiety w dalszym ciągu. Tutaj są w przeważającej mniejszości tylko nieco powyżej 10%. I cały czas myśląc o sukcesorach pozostaje nam jeszcze jedna bardzo tutaj ważna kwestia dotycząca samej przyszłości. Tak właśnie jak mówiłam, ta przyszłość przed samymi firmami rodzinnymi to w Polsce jest temat bardzo istotny i otwarty właśnie ze względu na kwestie tych przemian, które są przed nami, tak naprawdę przemian własnościowych, przekazywania pałeczki pokoleń. Możemy tutaj myśleć i tak popularnie się robi, że ten problem sukcesji to jest problem z jednej strony, bym powiedziała, który przez wiele firm został już załatwiony, a to z tego względu, że często o sukcesji głośno firmy mówią. Z drugiej strony dlatego, że sukcesorzy, tak jak było też widać na tych wcześniejszych slajdach, są często włączani w pracę firm rodzinnych, przy czym mamy tutaj poczucie, że tak naprawdę jeszcze bardzo dużo tej pracy jest do wykonania. Bo nawet jeżeli sukcesorzy poznają firmę rodzinną od środka, czy otrzymują pewne funkcje, to tutaj w dalszym ciągu ustalenie tego ładu korporacyjnego, ustalenie w szczegółach, jak ma wyglądać w przyszłości współpraca z organami spółki, z zarządem, z radą nadzorczą, nauczenie się tego, wejście tutaj przez wszystkich właścicieli, niekoniecznie tylko przez określone osoby, które są stricte zainteresowane pracą w firmie rodzinnej, to będzie jeszcze bardzo duża praca do zrobienia, ale też będzie można i tutaj właśnie zobaczyć duże zapotrzebowanie na profesjonalne rady nadzorcze, profesjonalne zarządy zewnętrzne. Bo tak jak tutaj widzimy na tym slajdzie, tylko 8,1% sukcesorów chce przejąć firmę od swoich rodziców do zarządzania. Natomiast możemy powiedzieć z doświadczenia, że przejęcie już do bycia właścicielem cieszy się znacznie większą popularnością. A tutaj z kolei 60% sukcesorów ma doświadczenie w pracy w firmie rodzinnej, ale też bardzo duży odsetek z nich chciałoby prowadzić własną firmę,
przyjmując, że to może być również firma rodziców, natomiast w praktyce możemy powiedzieć, że jeżeli to jest firma rodziców, ale rodzice są cały czas w tle, to niekoniecznie tutaj zgodne są te zdania. Jest też duży odsetek osób, które chcą założyć własne firmy, założyć startupy i faktycznie sprawdzać się w tej nowej działalności, więc tutaj bym powiedziała, że ta przyszłość wygląda bardzo obiecująco, bo myślę, że sukcesorzy są chętni do tego, żeby w ramach takiej działalności biznesowej działać, przy czym właśnie na pewno będą wymagać wsparcia, w szczególności wsparcia profesjonalnych organów. I to całość tej części prezentacyjnej, a teraz zgodnie z zapowiedzią przejdziemy do rozmowy. No muszę powiedzieć, że w zasadzie można chyba tak, firmy rodzinne od 30 lat dojrzewają do coraz bardziej firm nierodzinnych i pewnie jeszcze z 30 lat potrzeba, żeby one stały się rodzinne, ale korporacyjnie tak nie do końca rodzinnie, tak? 95% versus 5, to i tak chyba wydawało mi się, że to jest 100% spółek giełdowych, gdzie ktoś jest z rodziny w radzie czy w zarządzie, no to pokazuje, że to są cały czas firmy mocno rodzinne, tak, czyli mocno właścicielskie, nawet bym tak powiedział. Tak, zdecydowanie i myślę, że tutaj też często nawet w dużych podmiotach pozostały pewne, bym powiedziała, przyzwyczajenia z czasów, kiedy jeszcze to były mniejsze podmioty albo wręcz firmy w takim typie garażowym. Myślę, że też to takie pewne wspomnienie garażowości w dużym stopniu zostało. Oczywiście te firmy się rozwijają, przechodzą przez przemiany, ale mamy tutaj do czynienia często z taką wolą jednoosobowego podejmowania decyzji czy dopuszczenia ograniczonego kręgu, z pewnym spojrzeniem, z przymrużeniem oka na pewne procedury, czy to kwestie zarządzania ryzykiem, czy procedury compliance, to są takie kwestie, które czasem są traktowane po macoszemu, a czasem te kompetencje w takich zakresach są lokowane w jednej osobie, w osobie właściciela, czy w kilku osobach i stąd powiedziała, jest pewien taki opór do tej profesjonalizacji jako czegoś, co mogłoby tutaj, czy przejście do takiej bardziej korporacyjnej sfery, co mogłoby tutaj zapewnić na pewno większe prowadzenie, bezpieczeństwo prowadzenia działalności, ale też przygotować te spółki na przyszłość. No bo jeżeli tutaj mamy takie duże kompetencje ulokowane, po pierwsze właśnie w właścicielach, w tych osobach stricte zaangażowanych, po drugie mało oparcie na procedurach, no to pewna retencja tej wiedzy następuje w właścicielu i nie mamy takiego prostego sposobu, żeby to przekazać. To też przyznaję, że w firmach rodzinnych często się okazuje, że osobę właściciela trzeba zastąpić kilkoma osobami, które zostaną zatrudnione i będą pełnić jego rolę czy jej rolę w firmie rodzinnej. Są to osoby niezwykle zaangażowane i z niezwykłą wiedzą. Tak, tak. I ta specyfika firm rodzinnych nawet z poziomu rad nadzorczych jest oczywiście znana. Ja pamiętam o historię pewnej spółki, ona już nie jest notowana na giełdzie teraz, gdzie w radzie nadzorczej na 5 osób, spółki giełdowej, tak? W radzie nadzorczej z 5 osób 4 miały takie same nazwisko, tak, 4 osoby, no i dowcip, który krążył, to oczywiście, a kim jest ten piąty? No, więc myślę, że to trochę oddawało istotę tej rady. Mam nadzieję, że to się też oczywiście będzie zmieniało i chyba jednak czas głównym czynnikiem jest, który decyduje, że te spółki się zmieniają wewnętrznie. Niestety czas, tak? Z pewnością tak, ale myślę, że właśnie tutaj jest takie, bym powiedziała, dwojakie podejście do rad nadzorczych. Jest część firm rodzinnych, które tworzą rady nadzorcze i tak naprawdę lokują tam członków rodziny i, bym powiedziała, niekoniecznie ci członkowie rodziny posiadają komplet kompetencji do tego, żeby co robić, żeby wykonywać swoje funkcje. Co więcej, no to też w ramach anegdoty mogę powiedzieć, że znany jest taki przypadek, gdzie zarządem był założyciel tata, a w radzie nadzorczej była jego żona i troje dzieci. No i kontrolowali się wzajemnie. Jak pan prezes mówił, że spotkania zarządu z radą to wyglądają tak, że wszyscy narzekają na to, co tata robi z firmą. No więc to oczywiście niekoniecznie muszą, jakby takie ułożenie rady nadzorczej nie spełni jej podstawowych funkcji, to siłą rzeczy. Ale myślę, że coraz częściej jest dostrzegana taka potrzeba, żeby taką radę nadzorczą stworzyć i nawet widzimy taki trend w
firmach mniejszej wielkości, gdzie niekoniecznie ta rada na początku się konstytuuje w taki sposób formalny. To jest pewna rada takich, bym powiedziała, na przykład top menedżerów albo doradców, i takie obrady zarządcze, takie nadzorcze się zaczynają właśnie w gronie właścicieli z doradcą, czasem z zapraszanymi dodatkowo osobami. I takie doświadczenie tego, jak cenne są te rozmowy, jak bardzo pomagają w budowaniu kierunków strategicznych, jak pozwalają na objęcie różnych obszarów, też bym powiedziała takie skonfrontowanie różnych spojrzeń, tak? Bo tutaj każda osoba z tych zaproszonych ma trochę inną optykę widzenia, trochę inną specyfikę swojego patrzenia na firmę, pokazuje wagę tego w firmach rodzinnych i potem te firmy rodzinne wdrażają sobie takie procedury już formalne, tak żeby faktycznie ta kontrola następowała i oni tak praktycznie czasem do tego podchodzą, że jakby im się powiedziało na początku, a może wdrożycie sobie ład korporacyjny z radą nadzorczą, to oni by powiedzieli, to nie jest nam potrzebne, ale jak oni już poznali, jaka to jest wartość, to wtedy faktycznie są bardzo chętni i widzą w tym ważny organ, również dla siebie, jako właścicieli, już być może z mniejszym pakietem udziałów, no bo jeżeli nestorzy będą przekazywać sukcesorom pakiety udziałów, a tak się często dzieje, no to być może już będą mniejszościowymi udziałowcami, ale nadal z ważnym głosem w Radzie Nadzorczej. Często ten właściciel wtedy w otoczeniu doradców może być też takim przekaźnikiem wiedzy na temat firmy rodzinnej. No tak, no tak. Myślę, że w ogóle pozycja firm rodzinnych to jest ważna pozycja, tak? Im lepiej będą funkcjonowały firmy rodzinne, tym lepiej będzie funkcjonował ogólnie biznes, tak? A w tych firmach rodzinnych no ten ład korporacyjny często bywał jednak tym elementem mniej ważnym, że tak powiem, tak? Że tam takie jednoosobowe zarządztwo było dosyć popularne w tych działaniach, więc. Ale powiedz mi, bo jakby, czy to nie jest tak czasami, że w twojej ocenie, że dużym problemem jest to takie, powiedziałbym, pomylenie tych jakby koncepcji, tak, że pomylenie rady rodziny z radą nadzorczą, jeden taki element, który może utrudniać samą radę, a z drugiej strony, że jakby no, myślenie tylko w kategoriach rady nadzorczej jako rady doradczej, to też nie jest ten kierunek właściwy, też mylenie trochę tej funkcji rady nadzorczej z doradztwem. Czy te dwa aspekty, nie wydają ci się, mogą w jakiś sposób decydować? To znaczy, tak, myślę, że z jednej strony na pewno pewnym problemem jest zatarcie tych dwóch sfer, bym powiedziała tak na początku, właśnie rady rodziny i rady nadzorczej, tak, takiego właściwego rozumienia, że rada nadzorcza to nie ma być powielenie grona właścicieli, bo jeżeli powielimy grono właścicieli, to tak naprawdę powołanie tego typu rady nadzorczej nie będzie miało tutaj specjalnego sensu siłą rzeczy. I tutaj jakby zatarcie tej granicy, ale też brak ułożenia odpowiedniej relacji pomiędzy właścicielami i radą nadzorczą, i to właśnie z dwóch stron. Po pierwsze, z jednej strony ułożenie ładu rodzinnego, czyli zastanowienie się rodziny, w jaki sposób rodzina powinna współpracować, i to często w rodzinach jest trudny proces, bo tam nakłada się z jednej strony taka relacja właścicielska w firmie, gdzie każdemu zależy na dobrobytowi firmy i oczywiście utrzymaniu firmy rodzinnej w najlepszej kondycji, a z drugiej strony nakładają się na to stosunki rodzinne, nie zawsze takie łatwe. A z drugiej strony mamy tutaj radę nadzorczą, która ma mieć swoje funkcje i swoją rolę, i ona nie zawsze musi też działać przecież w takiej zgodzie z tą wolą właścicieli, bo oni tutaj mogą mieć jakby trochę inne mniemanie o tym, co rada nadzorcza będzie robić. Więc jestem przekonana, że tutaj kluczowym czynnikiem sukcesu dla współpracy będzie ustalenie, po pierwsze uświadomienie sobie odpowiedniej roli rady nadzorczej, ustanowienie tego ładu rodzinnego, czyli tego, że rodzina pomiędzy sobą również musi ustalić sobie pewne spotkania i działanie. Po trzecie również ustalenie odpowiednich zasad współpracy między Radą Nadzorczą i właścicielami, na przykład okresowe raportowanie, być może spotkania, które będą tutaj dawały odpowiednią informację, tak żeby tutaj był przepływ tej informacji, odpowiednia komunikacja przez cały czas. Natomiast z punktu widzenia, bym powiedziała, tego, czy traktowanie początkowo Rady Nadzorczej, tej takiej nieformalnej jako doradztwa, czy nie zaburzy tego procesu, ja mam tutaj takie poczucie, że
No właśnie, kwestia jest tutaj dobrego przede wszystkim wyjaśnienia wszystkim stronom, jak ta współpraca będzie wyglądać i kto jaki ma zakres odpowiedzialności. Bo jeżeli właśnie firma rodzinna najpierw będzie korzystać z takiego szerszego wsparcia, a potem ustali sobie formalnie ten organ, ale jednak z pełnym przekonaniem, do czego on służy, czyli że tutaj Rada Nadzorcza będzie takim organem kontrolnym, to myślę, że jak najbardziej to może dojść do takiego sukcesu tej współpracy i faktycznie powiększenia kompetencji, które w firmie rodzinnej są. No tak, tak. Ja myślę, że też takie uświadomienie, że Rada Nadzorcza to jednak jest Rada i Nadzorcza, nie tylko Rada, no to jest pewnie duże wyzwanie, żeby postrzegać ten aspekt kontrolny funkcjonowania Rady, który w wielu przypadkach jest kluczowym elementem, na przykład w zakresie odpowiedzialności takich członków rad nadzorczych, że oni muszą się wykazać pewnymi działaniami nadzorczymi. A jak mówiłaś wcześniej o tej sytuacji Rady Rodziny versus Rada Nadzorcza, to mi się takie zdanie jeszcze przypomniało, jak wielu akcjonariuszy, wspólników mówi, ale ja muszę mieć swojego człowieka w Radzie Nadzorczej. Tak, że jakby rady właśnie często są właśnie odzwierciedleniem tego, jak wygląda struktura własnościowa. I to w moim odczuciu, i nawet nie chodzi o firmy rodzinne, niejako powoduje zdublowanie walnego, tak, a już na pewno nie służy samemu funkcjonowaniu Rady Nadzorczej, bo Rada Nadzorcza ma raczej być ciałem kolegialnym, a nie toczyć wzajemne właśnie, kto jest ważniejszy w ramach struktury właścicielskiej, więc no pewnie tych takich mentalnych wyzwań jest bardzo, bardzo dużo i w firmach rodzinnych, i nie tylko w firmach rodzinnych. Ale... Ja pełna zgoda, przy czym to bym taki pozytywny tutaj chciała dać sygnał, że widzimy to, że tutaj dużo się zmienia. No tak, i faktycznie w ramach też naszych procesów tutaj coraz częściej jest tak, że na przykład do umów spółek dla członków Rady Nadzorczej określa się też odpowiednie cenzusy na przykład wykształcenia czy kwalifikacji zawodowych. I tutaj właściciele, mądrzy właściciele w kontekście właśnie myślenia o wielopokoleniowych firmach rodzinnych niejednokrotnie mówią o tym, że na przykład Rada Nadzorcza ma się składać z 5 członków, ale w tym przynajmniej powinien być 1 radca prawny, adwokat, 1 biegły rewident i 1 ekonomista. Na przykład w taki sposób. I wtedy oczywiście tutaj do powołania jeszcze mogą być 2 osoby już bez takiego cenzusu, ale bym powiedziała, że zapewniamy sobie, że będą 3 osoby. Tutaj często wprowadzany jest dodatkowy wymóg, że to muszą być osoby niepowiązane z właścicielami firmy rodzinnej. Niepowiązani biznesowo, tak. to może ma ważne. Tak, oczywiście. I to właśnie ma być powiązanie nie tylko w kontekście, bym powiedziała, niezależności, ale w ogóle, że to nie będą osoby właśnie wskazywane, że to mają być osoby zupełnie trzecie i dla akcjonariuszy. Tutaj jak najbardziej również to nie będą osoby właśnie takie z powołania działające na rzecz konkretnego akcjonariusza. I w ten sposób właściciele myślą o tym, jak w przyszłości ta Rada Nadzorcza ma dawać ten komplet kompetencji po to, żeby tutaj mogła spełniać swoją rolę, tak? Żeby mogła pełnić te odpowiednie funkcje nadzorcze, ale żeby też mogła wydawać opinię na temat tego, co w spółce faktycznie się dzieje. To można powiedzieć, że coraz częściej Rada Nadzorcza nie jest złem koniecznym w spółkach akcyjnych, w firmach rodzinnych, tylko coraz częściej głównie akcjonariusze, bo tam najczęściej te rady są, tak, widzą wartość z powołania Rady Nadzorczej i to nawet takiej niezależnej, profesjonalnej Rady Nadzorczej widzą wartość. Potwierdzasz te słowa, jeszcze raz powiedzmy. Zdecydowanie potwierdzam i też tak jak mówię, myślę, że właśnie wbrew pozorom w firmach rodzinnych coraz większa będzie potrzeba dla takich profesjonalnych rad nadzorczych, bo tak jak z pewnością jeszcze jakiś czas temu tutaj, czy zewnętrzni menedżerowie, czy profesjonalni członkowie rad nadzorczych bywali rzadkością w firmach rodzinnych, to teraz zdecydowanie właściciele dostrzegają tą potrzebę profesjonalizacji organów również, profesjonalizacji działalności, wniesienia takiego świeżego zakresu i tutaj umiejętności, pewnych kompetencji, nawet tego, że każda osoba, która ma swoje doświadczenia, czy korporacyjne, czy doświadczenia wyniesione z innych spółek, może też przenieść tutaj dodatkową
taką wartość, którą będzie taką wartością dotychczas w ramach tej spółki nieznaną, to mogą być jakieś właśnie takie nawet rady co do tego, co jeszcze można wprowadzić, jak bezpiecznie tą działalność prowadzić. No to dobra informacja, że to się zmienia. Pewnie powoli, ale się zmienia, że te rady nadzorcze są coraz ważniejsze. Ten właściwie można nawet szerzej patrzeć, taki nadzór powiedzmy właścicielski, tak? Bo to pewnie trzeba patrzeć szerzej, nie tylko same rady, ale ten ekspercki nadzór zewnętrzny zdobywa swoją pozycję. Mówimy tak trochę o pewnej wartości, jaką wnosi rada nadzorcza. Gdybyś mogła powiedzieć z twojej perspektywy, tak w zasadzie, no co ta firma rodzinna może mieć z tego, że ma taką radę nadzorczą? Zastanawiam się, czy powiedzieliśmy, ale spróbujmy to jakoś usystematyzować. Co to jest? Jakby, gdzie ta wartość? Jakby, jeżeli ktoś słucha nas z firmy rodzinnej, no to gdzie on ma szukać tych korzyści dla powołania rady? To znaczy, myślę, że tutaj taką, powiedziałabym, największą korzyścią i główną, a o innych pewnie powiemy również zaraz, to będzie, i mówimy tutaj oczywiście o profesjonalnej radzie nadzorczej, to będzie wprowadzenie tego takiego pakietu profesjonalistów, którzy będą mieli ogląd tego, co się dzieje w spółce i przy tym odpowiednim ładzie korporacyjnym i odpowiednim raportowaniu, to będzie faktycznie z jednej strony nadzór, ale z drugiej strony również wskazywanie pewnych pól rozwojowych, czy pewien, powiedziałabym, partner do dyskusji na temat tego, co się w spółce dzieje. I myślę, że to będzie największa i przemożna korzyść dla firm rodzinnych. Tutaj z punktu widzenia też tej specyfiki firm rodzinnych, a już w szczególności w tym zderzeniu z wyzwaniem sukcesyjnym, w firmach rodzinnych są oczywiście profesjonaliści, nasi założyciele, którzy mają ogląd rynku, ogląd biznesu, ale z drugiej strony właśnie często firmom rodzinnym brakuje takiego spojrzenia na ryzyka, na strategię, na pewną taką znajomość rynku, na zarządzanie ryzykiem. I to jest taka wartość, która w moim mniemaniu zdecydowanie przez rady nadzorcze może zostać wniesiona do firmy i może pozwolić na bardzo silne, takie rozwojowe podejście dla firm. Tutaj w takim myśleniu o takim rozwoju, który będzie bezpiecznym rozwojem, nie rzuceniem się wyłącznie na określony pomysł bez takiego długiego spojrzenia czy pewnej analizy, tylko tutaj tak, aby zmniejszyć ryzyka i móc się rozwijać w taki sposób bezpieczny, zbilansowany. Więc myślę, że to jest tutaj główna zaleta, główna korzyść, która będzie z posiadania rady nadzorczej w firmie rodzinnej płynąć, ale jest ich na pewno znacznie więcej, a mianowicie czy to właśnie to wniesienie nowych kompetencji, czy chociażby w szczególności, jeżeli tutaj właściciele nie będą już czynnymi osobami zarządzającymi w firmie rodzinnej. To posiadanie osób, które tą funkcją kontrolną będą się zajmować profesjonalnie jako swój zawód, to też będzie bardzo ważny czynnik bezpieczeństwa, bez którego wręcz można powiedzieć, że może być trudno taką firmę rodzinną prowadzić osobom, które nie będą do tego profesjonalnie przygotowane. I tutaj w szczególności bym powiedziała kwestia tej kontroli, czy to kontroli wyników, czy kontroli działalności właśnie z punktu widzenia takiego przestrzegania tych zasad compliance, to też będą te elementy, co do których tutaj właściciele będą mogli zaufać Radzie Nadzorczej, że Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, dba o to, że te standardy są w firmie zachowywane. Tak, oczywiście tutaj wykonywane już w ramach samej spółki przez odpowiednie osoby, ale będzie ten podmiot, który będzie mógł skontrolować to, w jaki sposób te zadania są wykonywane. No i przede wszystkim jeszcze w tej trzeciej kolejności, jako trzecia taka główna zaleta, to kwestia, bym powiedziała, takiego dość jasnego podziału w tym momencie tej odpowiedzialności, tak, pewnego zadania, które będą mieli właściciele do podejmowania mądrych decyzji, ale na podstawie tego, co zostanie wypracowane przez odpowiednie organy spółki, czyli zarząd w swojej części wykonawczej i radę nadzorczą, która będzie to kontrolować. Więc tutaj to nie do przecenienia jest moim zdaniem to, że rada nadzorcza, profesjonalna rada nadzorcza, bazując na swoich doświadczeniach, będzie mogła wskazywać pewne ścieżki i drogi rozwoju.
To trzy takie w moim mniemaniu najważniejsze, ale może ty, tak, Piotrze, też byś coś dodał. Jak słuchałem, to myślę, że trzeba powiedzieć, że profesjonalna rada nadzorcza to będzie powodowała, że firma będzie bardziej profesjonalna, tak? Będzie zwracała uwagę choćby na compliance, terminowość pewnych działań, tak? Czy choćby rada wymusi na przykład budżetowanie na spółce, którego dotychczas na przykład nie było, tak? Więc myślę, że rada spowoduje też zmiany wewnątrz organizacji, tak? Wewnątrz organizacji, te pozytywne zmiany, tak? Jakby tak, ja to postrzegam w ten sposób, że no, jeśli ktoś będzie podchodził do swoich zadań w sposób prawidłowy, to korzyści będą dla obydwu stron, tak? I dla rady, bo ona będzie widziała potrzebę, że jest jakiś powód, że będzie, i dla spółki, która będzie też czerpała korzyści z tego, że ma takich, a nie innych członków rady nadzorczej, więc korzyści mogą być takie biznesowe i operacyjne bardzo, bardzo duże, których się pewnie nie da opowiedzieć w żadnym słowie, w sensie, że akurat to będzie to, czy będą jakieś inne rzeczy. No, jakby patrząc na, choćby na mój obszar, wprowadzenie do rady nadzorczej osoby, która zna się na badaniu sprawozdań, na sprawozdawczości, no powoduje, że ta współpraca z audytorem, współpraca na poziomie księgowości zupełnie inaczej wygląda, niż takiej osoby w ramach rady nie ma, tak? Więc obszar sprawozdawczości jest istotnym obszarem każdej spółki, też firmy rodzinnej, chociaż pewnie nie wszystkie tak myślą akurat, no ale jakby ten element formalny jest istotny, więc ja widzę naprawdę wartość, ale mnie nie trzeba przekonywać, no bo ja zawsze powiem, że widzę i mogę na jakby tych przykładów dawać bardzo, bardzo, bardzo dużo. Myślę jeszcze o jednej kwestii. Jeszcze tylko jedną rzecz tutaj chciałam wskazać, bo widzę, że też ktoś tutaj taką istotną rzecz akcentuje na naszym czacie, z którą ja się bardzo tutaj silnie utożsamiam, a mianowicie kwestia tego, że pewnych praktyk korporacyjnych 1:1 nie da się przenieść do firm rodzinnych. Ja tutaj zdecydowanie się z tym zgadzam i to, bym powiedziała, nie dotyczy wyłącznie praktyk korporacyjnych, ale ogólnie w każdej firmie trzeba wziąć pod uwagę jej specyfikę i specyfikę działalności. I z pewnością tutaj firmy rodzinne mają swoją dodatkową specyfikę, którą na pewno trzeba wziąć pod uwagę. I z jednej strony pewne praktyki korporacyjne da się przenieść na ich grunt bez zaburzenia pewnego takiego ładu funkcjonowania, który jest w ich środowisku, ale z pewnością nie wszystkie te praktyki będą miały miejsce, więc ten wpływ, o którym tutaj mówimy, to jest raczej pewien sposób myślenia, niekoniecznie 1:1 przenoszenie czynności, bo tutaj na pewno ta specyfika działalności i firmy rodzinnej i ogólnie samej firmy, niezależnie czy to będzie korporacja czy firma rodzinna, to po prostu pewnego charakteru firmy, indywidualności tej firmy w każdym przypadku będzie musiał być brany pod uwagę. Natomiast to praktyki compliance'owe mają też swoje wymagania, no i tutaj mam takie poczucie, że pewne ich zastosowanie czasem może wchodzić w to, z czym się znamy i w te utarte tory, no ale tutaj powiedziałabym, że pewne dostosowanie się do norm, raportowanie, no to już są pewne bezwzględne obowiązki i tutaj zapewne nie ma co odpuszczać. Jeżeli rada nadzorcza się systematycznie spotyka, to i zawsze w pełnym składzie, no to w zasadzie bez znaczenia jest to, czy była zwołana, czy nie. Tak na przykład, tak, w sytuacji, gdyby się nie chciała spotykać, to te dokumenty formalne mogą mieć znaczenie, więc to zawsze tak jest, że już mówiliśmy chyba na jakimś wcześniejszym panelu, tak, zawsze tak jest, że no to się sprawdza w sytuacjach konfliktowych, a nie w sytuacjach, gdy wszystko gra. Nie? Natomiast ja jeszcze patrzę na kwestię funkcjonowania rad nadzorczych w firmach rodzinnych przez taki pryzmat, że no, w wielu tych firmach rodzinnych, które kiedyś nie były firmami rodzinnymi, były firmami prywatnymi, już jakaś struktura rady nadzorczej jest, już jakieś doświadczenia funkcjonowania tej rady nadzorczej są, pewne standardy wypracowane mniej lub bardziej compliance'owe, ale są pewne standardy i mi się wydaje, że pewnie tutaj też jest duży problem, żeby przeskoczyć to, że kiedyś było inaczej, a od dzisiaj musi być trochę inaczej. Czy myślisz, że sama wymiana wszystkich członków rady wystarcza, żeby ta rada zaczęła funkcjonować trochę inaczej, czy to może w ogóle zły kierunek myślenia, tak? Jakbyś oceniała tą sytuację, kiedy trzeba coś nagle istotnie zmienić, bo to nie dotyczy tylko członków rady, ale też pewnie członków zarządu, że muszą przestawić swoje myślenie.
Znaczy, przyznaję, że ja przede wszystkim trochę obawiałabym się takich radykalnych ruchów, żeby wymieniać na przykład jednorazowo wszystkich członków rady nadzorczej albo wszystkich członków zarządu. Oczywiście nie mówimy o jakichś sytuacjach krańcowych, tak, gdzie po prostu to są organy, które nie działają, czy osoby, które działają niekoniecznie na korzyść spółki, i w tej sytuacji zostajemy, powiedziałabym, bez wyjścia co do tego, czy należałoby w spółce ich zachować, czy nie. Ale jeżeli zasadniczo są to członkowie zarządu, którzy znają spółkę, mają dużą wiedzę o jej funkcjonowaniu, czy tutaj członkowie rady nadzorczej, którzy mają dużą wiedzę, działają, to ja bym przestrzegała przed takimi ruchami, które są takimi ruchami ostatecznymi, bo tutaj możemy wylać dziecko z kąpielą. Pozbędziemy się osób, które właśnie są takimi osobami, zasobami wiedzy na temat firmy rodzinnej często. I to tutaj my się często spotykamy z takimi przypadkami, gdzie członkowie rady nadzorczej mają bardzo dużą wiedzę na temat tych procesów, które w firmie zachodziły, bo na przykład jest tak, że członkowie rady nadzorczej są stałymi członkami od wielu lat, na przykład od 15 lat pełnią te funkcje. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektorów finansowych, jeżeli chodzi o osoby zarządzające, to te osoby mogą się w międzyczasie zmieniać. I mogą mieć wiedzę, ci członkowie rady mogą mieć. Oni mogą mieć, i czasami się tak zdarza, że oni naprawdę mają niesamowitą wiedzę na temat tego, co się dzieje w firmie. Więc ja raczej tutaj bym chroniła takie osoby, bo ta wiedza jest też wiedzą bezcenną. Jeżeli tutaj stracimy z nią kontakt, no to trudno będzie ją odzyskać. Natomiast wprowadzanie takich nowych profesjonalnych członków rady nadzorczej i na przykład takiego profesjonalnego przewodniczącego rady nadzorczej, to może być w mojej ocenie taki impuls do zmian. Podobnie też wprowadzenie tutaj dodatkowych osób do zarządu. Pytanie, czy taka osoba miałaby na przykład wymienić właśnie prezesa zarządu. To już takie kwestie stricte operacyjne rozważane na kambie moim zdaniem każdej spółki. I tutaj wprowadzenie tych nowych osób do rady nadzorczej, właśnie takiego nowego lidera, który będzie wprowadzał nowe, lepsze porządki, to jest ten ruch w dobrą stronę, przy czym w mojej ocenie to musi wymagać, to wymaga też bardzo tutaj solidnej komunikacji co do potrzeb, oczekiwań właścicieli i tego, że wprowadzamy nowszy, lepszy, bardziej profesjonalny sposób. Inny działania. Przede wszystkim, tak? Inny. Mhm. Ale ja to patrzę znowu od takiej strony trochę członka rady teraz nadzorczej powiem, tak? Wchodząc do spółki, gdzie trzeba wszystko wywrócić, trzeba mieć ogromne poparcie akcjonariuszy, właścicielów. Ogromne i to w zasadzie bez tego poparcia nic się nie da zrobić. A z drugiej strony bardzo trudno jest wejść do spółki od razu na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Tak? Jakby uważam, że jednak trzeba spółkę najpierw poznać, jak ona funkcjonuje, żeby potem dobrze tą funkcję przewodniczącego sprawować. Więc to na pewno jest duże wyzwanie też dla osób w radach nadzorczych i poza formalnymi rzeczami, czyli jakąś wiedzą z zakresu finansów czy prawną, pewnie przydaje się coś, co jest, czego się nie uczy w szkołach, nie uczy się nigdzie, po prostu przydaje się taka umiejętność miękkiego zarządzania tą radą, czy miękkiego bycia w radzie nadzorczej, te rzeczy behawioralne. Tego się nigdzie nie uczy, jak być takim dobrym członkiem rady nadzorczej, ale nie dobrym w sensie negatywnym ani pozytywnym, po prostu takim, który wie, co robi, ale od strony zarządzania zespołem, od strony przepływu dokumentów, czy też wreszcie czasami znalezienia się w różnych konfliktowych sytuacjach w rodzinie, więc na pewno to jest duże wyzwanie dla takiej osoby, która wchodzi do takiej spółki, bo pewnie też ona się często zastanawia nad tym, po co tu weszła, tak, skoro ma pod górkę z każdej strony, bo tak pewnie często jest. Znaczy, myślę, że tak się faktycznie czasem zdarza, że ktoś się zastanawia, czy wręcz bym powiedziała, to nawet wiemy tutaj, czy znam z praktyki, że ktoś mówi, no jakby znałem firmy rodzinne, ale nie wiedziałem, że aż tak będzie. No, aż tak rodzinna. Się, tak, aż tak rodzinna, no że jakby trochę pewnie zaciera się też nawet osobom z doświadczeniem, pewne wspomnienie tego właśnie działania, być może tutaj bez określonych procedur, czy takiego bardziej, bym powiedziała, na telefon, czy jednoosobowego podejmowania decyzji. Takich rzeczy powiedziałabym wbrew zwyczajom korporacyjnym i to jest coś, co daje pewne pole tutaj do działania, prawdziwe wyzwanie dla tych nowych członków rad nadzorczych. Z drugiej strony mam takie poczucie, że zwykle jednak do takiego powoływania członków rad nadzorczych z tego typu misją dochodzi właśnie, jeżeli jest tutaj
duże zaufanie ze strony właścicieli i też duży, dobry kontakt pomiędzy właścicielami i właśnie takim nowym członkiem Rady Nadzorczej. Co on tutaj na myśli, że jednak właśnie ta komunikacja zachodzi, że jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, no bo to też musi być właśnie tak dobre porozumienie tutaj między takim członkiem Rady Nadzorczej i właścicielami, jeżeli to ta osoba jest odpowiednio dobrana właśnie, czyli poza twardymi, merytorycznymi kompetencjami tutaj występuje też to zaufanie, to jak najbardziej ta misja może się powieść. Wymaga ona też oczywiście odpowiedniej komunikacji wewnętrznej. Tutaj o tym nie możemy zapominać, tak, że bardzo istotnym elementem pracy Rady Nadzorczej i sukcesu Rady Nadzorczej w firmie rodzinnej jest odpowiednie wewnętrzne komunikowanie i jej zadań i zakresu obowiązków, tak, żeby ona tą swoją rolę w firmie rodzinnej i w ogóle we wszystkich firmach, bo tak naprawdę mówimy dzisiaj o firmach rodzinnych, ale to do wszystkich spółek dotyczy, że tutaj bez takiej znajomości, wiedzy, do czego Rada Nadzorcza służy i jakie ona ma zadania, to też jej działania mogą być postrzegane w sposób negatywny, a tak przecież nie powinno być. Pamiętajmy, że Rada jest, jak to mówię, nie jest ciałem obcym w spółce, tylko ma przede wszystkim służyć spółce. Interes spółki jest dla niej najważniejszy. To nie może być ktoś, kto będzie szkodził spółce. A z drugiej strony czasami funkcja kontrolna powoduje, że może być postrzegana jako ktoś, kto przeszkadza w rozwoju biznesu, tak, albo szuka dziury w całym. To jest bardzo trudna rola potem takiej Rady, która chce się sprofesjonalizować i nie jest łatwo na pewno, tak, nie jest łatwo. Ale mam takie jeszcze pytanie, patrzę na czas, czy do końca zbliżamy. Dajmy jakieś takie drogowskazy tym firmom rodzinnym, takie związane z ładem korporacyjnym. Na co mają zwracać uwagę ci właściciele, zarządy, tak, te same spółki, na to, co jest ważne, tak, przy wyborze członków rad nadzorczych, czy w ogóle szerzej przy budowaniu ładu korporacyjnego. Znaczy, myślę, że takie właśnie najważniejsze elementy, które będą dotyczyły tego wyboru członków Rady Nadzorczej, budowania ładu korporacyjnego i sukcesu Rady Nadzorczej, no to przede wszystkim tak, odpowiedni dobór członków Rady Nadzorczej z punktu widzenia kompetencji, których potrzebujemy. Bo na pewno tutaj właściciele wiedzą i czują, które kompetencje są najważniejsze. To oczywiście to może być cały zakres, ale tutaj te potrzeby na pewno będą właścicielom znane. Na pewno bardzo istotne będzie to, żeby to, o czym mówiłam wcześniej, uczynić te ustalenia ładu korporacyjnego i ładu rodzinnego, ale przede wszystkim tutaj ustalić też jakieś cykliczne spotkania właścicieli i członków Rady Nadzorczej, w szczególności w ramach takiego początku współpracy. Tak, żeby tutaj po pierwsze ustalić te kwestie dotyczące raportowania częstotliwości, ale też właśnie, żeby było pełne zrozumienie oczekiwań, roli i efektów tych prac, tak, żeby te raporty były odpowiednio rozumiane również przez właścicieli, żeby ta współpraca tutaj zachodziła odpowiednio, żeby było takie forum do tego, żeby chociażby przedyskutować jakieś kwestie związane z tym, co w tych raportach otrzymujemy, czy co w spółce się dzieje. Więc to z pewnością jest bardzo istotne. Myślę, że też kluczową kwestią związaną z ustalaniem tego ładu korporacyjnego to jest pewne jasne wyznaczenie tych zadań i oczekiwań wobec Rady Nadzorczej, no bo jeżeli tutaj właściciele po pierwsze nie określą, a po drugie jeżeli tutaj czasami określą, a to nie leży w kompetencjach Rady Nadzorczej i nie będzie takiej świadomości, to myślę, że może tutaj dojść do takich kłopotów, że właściciele oczekują więcej, a czasem wręcz oczekują niemożliwego. I to się czasem zdarza, więc tutaj z pewnością właśnie ta rozmowa, komunikacja znów i określenie tego będzie bardzo ważne. Więc to bym powiedziała, są te kluczowe kwestie w mojej ocenie, ale przede wszystkim właśnie to, co najmniej na początku w mojej ocenie ta współpraca musi być bardzo ścisła, żeby tutaj wdrożyły się te mechanizmy w takie rzeczywiste działanie, żeby to nie zostały tylko pewne elementy, które sobie spisaliśmy w umowie spółki czy w regulaminach, a one nie weszły w życie. Ja jak mogę uzupełnić, to bym dodał, że warto by się było zastanowić, jak ta Rada Nadzorcza ma wyglądać na początku, czyli ta nowa Rada, jaka ma być, a potem jak tą Radę chcemy widzieć za kilka lat.
jak ona będzie fluktuowała, tak, co w niej się będzie działo, czy będziemy przesuwali jakieś zadania, żeby to nie był tylko pomysł na dzisiaj, tylko jak to ona ma wyglądać w dłuższej perspektywie. A druga rzecz, która też jest pewnie ważna, to jasne odpowiedzenie sobie na pytanie, jeżeli jest taki jeden czy dwóch kluczowych udziałowców, wspólników, akcjonariuszy, gdzie oni i czy w tej radzie będą, i kiedy będą w tej radzie, jakie mają być ich tam zadania, żeby to jasno już sprecyzować, żeby dla nikogo nie było zaskoczenia, że coś się dzieje za pół roku, za rok. I skomentuję, wydaje mi się, że parę takich przykładów można by było oczywiście znaleźć, tak? Że takie przejście szybkie z fotela prezesa po byciu 30 lat prezesem na fotel przewodniczącego Rady Nadzorczej z dnia na dzień, to się nie, raczej się nie uda. I nie mam na myśli oczywiście zmiany wizytówki z jednej na drugą, ale raczej będzie ciężko mentalnie przejść ten proces od operacyjnego myślenia o spółce na takie bardziej strategiczne, więc no te pytania chyba stoją mi przy zastanawianiu się, jaki ma być ład, jakby jaka ma być ta rola tego głównego czy głównych akcjonariuszy, którzy w firmach rodzinnych dzisiaj są obecnie najczęściej osobami fizycznymi, więc chcą gdzieś te swoje dziecko widzieć, jak się rozwija lub bardzo rozwija, lub jak kuleje, też chcą pewnie widzieć znamienia na przykład rady albo doradcy, albo jakkolwiek inaczej, to miejsce członka rady, to miejsce tego właściwie jest bardzo ważne. To ja bym to widział jako takie ważne rzeczy, żeby tak powiedzieć pytanie, no co my chcemy tak naprawdę, jak my chcemy, żeby ten organ funkcjonował, uzupełniając trochę twoją wypowiedź. Tak, dziękuję. Tutaj Piotrze, ja się w pełni z tym zgadzam i to wręcz mi powiedziała, że do każdej zmiany musimy się przygotowywać. I do tego, co będzie po zmianie. Tak, oczywiście. No i bo to właśnie to, co będzie po, to bym powiedziała, to jest taki element tego przygotowania się do zmiany, tak? Że tutaj musimy o tym faktycznie myśleć, to musi być zaplanowane, jak to będzie działać. Na naszym czacie jeszcze widzę, że się pojawiło pytanie. Pojawiło się pytanie, właśnie, to może ostatnie zobaczmy. Czy rady nadzorcze w firmach rodzinnych powinny rozumieć cele rodziny? No, jak najbardziej myślę, że powinny te cele rozumieć. I tutaj bym powiedziała wręcz, że to jest taki element tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że koniecznie z ustaleniem tego ładu rodzinnego, po to właśnie, żeby rodzina tutaj najpierw w swoim własnym gronie rozpoznała, jakie ma cele, jak widzi biznes, zbudowała sobie taką swoją własną strategię właścicielską. I jak najbardziej uważamy, że tutaj zrozumienie po stronie Rady Nadzorczej tej strategii właścicielskiej powinno być. Potem w ramach samego działania Rady Nadzorczej, no to wyniki tutaj tego działania będą też miały przełożenie z pewnością na to, jak ta strategia będzie zmieniana, czy tutaj no chociażby na to, żeby kontrolować, czy my w tą stronę obraną w tej strategii powinniśmy iść. To też może być tutaj, wręcz powiedziałabym tak, że mogą być pewne kwestie w ramach takiej strategii właścicielskiej, które dla właścicieli będą, powiedziałabym, taką kwestią kluczową, tak, nie wiem, zachowanie określonego składnika majątkowego, na przykład wyobrażam sobie, to też znamy takie przypadki, że tutaj chociażby zachowanie historycznej siedziby to jest taki element, co do którego tutaj nie ma kwestii biznesowych, to jest kwestia tradycji firmy i jej dziedzictwa i tego typu kwestie też się pojawiają w firmach rodzinnych, więc tutaj właśnie ta dobra komunikacja, te cele rodziny, to jak ten ład rodziny jest układany, często też nawet to, w jaki sposób te decyzje w rodzinie są podejmowane, to są te rzeczy, co do których tutaj Rada Nadzorcza powinna mieć informacje i powinna jak najbardziej rozumieć właścicieli firmy rodzinnej, w której funkcjonuje. Można powiedzieć, że zawsze na Radę Nadzorczą ma wpływ to, co się dzieje w strukturze właścicielskiej, to, co ma się wydarzyć w strukturze właścicielskiej, a w firmach rodzinnych tych zmian właścicielskich pewnie jest dużo więcej niż tam by się mogło wydawać, do tych formalnych i często nieformalnych, bo przecież często jeszcze akcje czy udziały nie przeszły na innego członka rodziny, a on już na przykład faktycznie tą spółką zarządza, albo na odwrót, tak, pełni funkcję ktoś, a rzeczywista decyzja jest zupełnie gdzie indziej. Także bardzo ciekawe pytanie, dziękuję bardzo i niestety musimy tak jako członkowie rad czuć te rodziny, jak to mówię.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, bardzo, bardzo ciekawą. Także żeby te nasze firmy rodzinne tak się rozwijały, jak się rozwijają przez ostatnie 30 lat, więc za kilka lat te rady już będą bardzo powszechne w tych firmach. Dziękuję Ci bardzo. Tak też to przewiduję. Dziękuję bardzo za zaproszenie, a z Państwem mam nadzieję, że spotkamy się niedługo na łonie właśnie jakiejś firmy rodzinnej. To jest jakaś koncepcja, że można rzeczywiście się zobaczyć na żywo przy konkretnym projekcie, przy konkretnym zadaniu, których pewnie, jak się domyślam, coraz więcej jest, bo to staje się czymś naturalnym, że te firmy rodzinne, które kiedyś były prywatnymi, muszą teraz przejść tą naturalną zmianę pokoleniową, choćby wynikającą z wieku. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.